Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co ja patrzę? Jestem Kuba, niezmiennie. A to jest druga część mojej reakcji na siódmy odcinek reality show Królowa Przetrwania. Tutaj wyskakuje wam odnośnik do części pierwszej. Jak jest on przypięty w komentarzu pod tym filmem i w opisie również macie ten odnośnik. Jeżeli tego filmu nie widzieliście, to koniecznie go nadróbcie, a potem wróćcie tutaj i lecimy z częścią drugą. A jeszcze przypomnę, że nadal zbieram pytania oczywiście do mojego pierwszego Q&A live, transmisja na żywo na YouTubie, więc jeżeli chcecie mi zadać pytanie o wszystko i o nic, to piszcie Q&A, pytanie w komentarzu pod tym odcinkiem, jak i również możecie wysyłać je na mój instagram.com i pisząc na mojego maila również możecie mi zadawać pytania. Wszystkie linki są również oczywiście w opisie. A ja już nie przedłużam i jak zwykle lecimy z tym koksem. Podążajcie za moim głosem! Co? Słyszałaś, Anetka? Pantery? Tak, to Izu! Izu jak pantera! Byłyśmy zaskoczone. Ja jestem bez majtek! No kto miał się spodziewać, że tutaj za chwilę będzie jakaś walka o coś kolejnego? Zapewne kamp. Aneta, tak naturalistycznie możesz podejść do tego zadania i po prostu iść tak, jak cię natura stworzyła. No, dawaj. Dawaj, nie przestawaj. Gdzie mamy iść? Przed siebie! Idziemy! To jest konkretna instrukcja. Nawet Google Maps nie mogą włączyć, no. No nic. Izu się zgubił w dżungli. Tak, wygląda na zagubionego. Są krzesła, jak w szkole, są jakieś karteczki. No i to wygląda ogólnie jak taka klasa dla ubogich w dżungli. Wydaje mi się, że niektóre dzieci w ubogich krajach chciałyby mieć by chociaż taką klasę. Byłam gotowa na spotkanie z Izu, no gotowa byłam. Wypachniona, perfumowana nie. Gra wkracza na wyższy poziom. Next level. Mam wrażenie, że ona co chwilę wkracza na wyższy poziom. Pierwszy sport walki, jaki uprawiałem, to właśnie Muay Thai, czyli boks tajski. Izu, pochwal się nam. Podstawową zasadą jest szacunek. Ja jestem, jak bardzo wy szanujecie swoje przeciwniczki. I czy potraficie docenić w nich wolę walki? Przeciwniczkach? Zawsze szanuję swojego przeciwnika. Że niby fair play, przepraszam bardzo, ale tu prawie nikt nie grał fair play w żadnej z konkurencji wcześniej. Tu nie ma zasad podobno, a Izu teraz oczekuje jakichś zasad? Szacunku? Nie ma złych i dobrych odpowiedzi, są tylko prawdziwe. Izu chciał nam zrobić test i chyba zobaczyć, jak wyglądamy w szkolnej ławce. No cóż, są różne fetysze. Josie. Na pewno właśnie o to Izu chodzi. Domyśliłam się, że to będzie miało coś wspólnego z eliminacjami. Ciekawe, czyli może tym razem nie będzie decyzji takich stricte, że ty wylatujesz, tylko będzie to wynik jakiegoś rozumowania logicznego, bądź nielogicznego. Test polegał na tym, żeby ocenić każdą z dziewczyn z przeciwnej drużyny punktami od 1 do 4. Ale jakby co ocenić? Tak ogólnie? Nie rozumiem. Na kartce było pytanie, jaki dziewczyna najwięcej dała w siebie do walki? W sumie wszystkie dają z siebie dużo. No, oczywiście, no chyba Ewelona, Ewa też, sama Josie też sporo. Chociaż Ewelona z Ewą uważają, że specjalnie nie zalepiła dziury w bambusie, w wazonie z bambusowym. Z dupy. Dla mnie Ewelona jest bardzo silna fizycznie, psychicznie, jest też inteligentna. No ja bym chyba tutaj, jeżeli chodzi o Josie, to napisałbym, że Marta, co nie z przeciwnej drużyny, no bo rzeczywiście, no daje z siebie bardzo dużo. To, że nie umie przewodzić, to jest inna kwestia, ale no Aneta też w sumie. Jak ja bym je pogrupował? Marta, potem Aneta, potem Ewa, potem Klaudia. No bo Klaudia spieprzyła trochę zadań, nie zjadła pisklaka na przykład. Kto motywuje najlepiej? Kto motywuje najlepiej? No to motywuje najlepiej? Tam nikt nie motywuje. Chyba Aneta! Tylko, że Aneta jest nowa w tej drużynie tak naprawdę, a wcześniej motywowała bardzo dobrze w drużynie, w której jest teraz Josie. No i te rozmowy z Klaudią bardzo pomogły Klaudii przecież tak wtedy. W sumie dzięki tym rozmowom z Anetą to Klaudia nie zrezygnowała z tego programu tak naprawdę. Więc no, że Josie chyba nie wie o tych rozmowach. Jakbym na miejscu Anetę bym zaznaczył, no Ewelona tam bardzo dobrze zawsze motywowała, no i zawsze poklepała i zawsze dobre słowo powiedziała. Na pewno Ewelona jest świetnym kapitanem, potrafi zarządzać. Kto zostaje królową przetrwania? Kto zostaje królową przetrwania? No to w obecnej drużynie Anety bym powiedział, że Marta, cóż, bo ona po prostu jak taran.
U drużyny tutaj jest Ewelona, no to Ewelona, Ewelona. To byłoby starcie tytanów. Bym mogła każda dziewczyna dać najlepsza ocena. Szczerze? Nie, ja kocham Ewelonę po prostu. Przyznawać się, kto ściągał w liceum. No ale wysypała się przecież Aneta z Eweloną trochę na tych live'ach, że właśnie one się bardzo zaprzyjaźniły po tym doświadczeniu, że się zakumplowały, no. Więc generalnie to się sprawdza. Czyli każda z nich musi to zrobić, okej. Okay. Ja nie lubię oceniać za bardzo ludzi. Która ma największą wolę walki? Dam Anetę. No cóż, Aneta ma największą wolę walki. No ma ogromną wolę walki, rzeczywiście. Chociaż Marta też, tylko że Marta po trupach. Jest wege, a dla drużyny to zje ci kawałek kurczaka. Myślę, że ona jest wege, a wpierdziela wszystko, co nie. Raz tylko nie zjadła, w drugim zadaniu bodajże żaby. No to wtedy nie zjadła. A tak to generalnie... Która dziewczyna z bestii daje z siebie najwięcej podczas zadania? Moimi faworytkami są Ewa, Ewelona i Klobie. Rzeczywiście, Jossie w ogóle jakby trochę mniej jest, jakoś tak. Która z bestii ma największą energię? Natalia? Znaczy Natalia generalnie sobie świetnie radzi w tym programie, więc no nie możemy tego negować, tak? Jest zdeterminowana, nie robi dram, znaczy robi, ale jeżeli chodzi o zadania. W samych zadaniach jest naprawdę, no... No kosi, po prostu kosi. No to był trudny wybór. Ja mam takie brzydkie paznokcie do sprawdzianu. To nie będzie oceniane dzisiaj. Oj, Klaudia, no nie flirtuj już, bo jakby ten pociąg odjechał. Dużo łatwiej jest mi głosować na drużynę przeciwną. Pamiętaj, że ta drużyna przeciwna, ktoś z tej drużyny przeciwnej może zaraz się stać członkiem twojej drużyny. Natalię pozycjonowałam wysoko w większości zadania. No Martę też. Bestii z Martą, nie wiadomo w sumie dlaczego do końca, no ale... No dobrze dziewczyny, zobaczymy co nam wyjdzie z tej matematyki. Wracajcie do kampu. A co jeśli to właśnie nasze przeciwniczki wybiorą, kto pojedzie do domu? A to byłby niezły twist. To byłby niezły twist. Nie wiem, czy to będzie jedna osoba, czy dwie. Tak naprawdę wszystko jest możliwe. Do tej pory zawsze były dwie osoby. Jedna osoba z jednej... No przy pierwszym zadaniu tylko było inaczej, bo tam była nierówna ilość osób, bo mama Nobro tak szybko się obróciła, w sensie szybko wyleciała z programu. I to było chyba jedyny moment, gdzie jedna osoba tylko z jednej drużyny odleciała. I była zamiana miejsc wtedy. A potem chyba zawsze było tak, że dwie osoby wypadały, jedna z jednej, druga z drugiej drużyny. Bo ja wiem, że zdobyłam ile tam ich 4 punkty. No, czyli po jednym od każdej. A, czyli najgorzej. Które być dziewczyny bardzo przebiegłe, żeby nie robić odwrotnie. Żeby było tak. Łatwiej ze mną wygrać. Chociaż nie wiadomo na razie o co do końca chodzi, więc wszystkie dywagacje na razie można sobie wsadzić. I żeby nasza drużyna była słabsza. O, czyli ale to teraz... No to Martę trzeba, no to trzeba byłoby Martę wykosić. Nie, mam nadzieję, że tak nie zrobią. Przemyśl to jeszcze raz, kochaniutka. Bestie to bestie. Nie ma skrupułów. Ile serca w to włożyłaś. Wygrała z garnkiem, zdecydowanie. Ewelona Garnek 1-0. Welcome. Och, ten uśmiech zaraz przekaże zapewne tragiczną nowinę. Dobry wieczór, dziewczyny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam już wyniki. Dobry wieczór. Nie zauważyłam cię. A to przepraszam, to sklonował się? Czy brat bliźniak? Wow. Bestie, w waszej drużynie jest ktoś, kto zasługuje na największy szacunek przeciwnika. W waszej drużynie jest ktoś, kto zasługuje na największy szacunek drużyny przeciwnej. A może po prostu będzie zamiana kapitana, ale nie, bez sensu by to było. Jeżeli patrzyli poprzez fizykę, to Klaudia. Chociaż Ewa też daje radę naprawdę. Nie, to nie jest takie oczywiste tak naprawdę. Bo tu już nie ma za bardzo, słuchajcie, tu już nie ma za bardzo słabych kobiet. Są same mocarki, więc to jest trochę gra preferencji tak naprawdę. Według Panter. Największy szacunek zasługuje Ewelona. Bez zaskoczeń. Natalia. No, ciekaw jest. To trochę jestem zaskoczony, myślałem, że może jednak Aneta. Poczułam się po prostu po pierwsze wyróżniona. No fajnie być docenionym w taki sposób, nawet przez swoje rywalki. Ale zaraz. Jaką decyzję będzie musiała podjąć? So honey, pora na transfer. Tak! Będziemy mieli Martę i Ewelonę w jednej drużynie. Tak! Mówiłem o tym w ostatnim odcinku, że to by było cudowne. Mamy to! Natalia, pora na transfer. Ale Ewelona do Anety wróci, besties. Poradzisz sobie w każdym układzie. Idzie do Pantery? W sensie... Ewa z Eweloną się rozstaną. Oh my god! Ewa nie może w to uwierzyć chyba w ogóle. Ale się wrąbały, co nie? Nie patrzyły tylko na fizyczność, ale na... Everything. Na to obstawiam, że wiesz. No bo Ewelona naprawdę daje radę, słuchajcie, no. Ma coś takiego w sobie, że... Widać, że one się dobrze przy niej czują, no.
taki vibe fajny roztacza wokół siebie i aż chce się po prostu, przynajmniej się chce. Widzę, że fizycznie... Nara, luzerzy. Ulala, będzie grubo. Może tutaj nie byłam aż na tyle doceniona. Byłaś, Ewelina. Już nie przesadzaj. One wiedzą, że straciły mocnego kapitana. Wiedzą to. Będzie jeszcze bardziej ostra jazda. Będziemy mieli Ewelonę, Martę i Anetę w jednym teamie. Wow. Wróciłaś do domu. Mówiliśmy, że wrócisz. I jeszcze trochę do mnie nie dociera, że właśnie zmieniam grupę. Ale spoko, Natalia się umie szybko adaptować, więc do sytuacji. Albo po prostu ją przemilczy. Jak to masz w zwyczaju również. Ucieszyłam się, że Natalia dołączyła do naszego teamu. Ja z Natalią bardzo się lubię. No, czekaj, bo... Mazurki dopiero Natalia może wystawić. Cicha woda, brzegi rwie. Idzie Ewelona! Jedzie! Aneta jest niebowzięta, no wiadomo, no. Zaczynamy imprezę! Kiedy przekroczyłam próg glampingu, jestem różową panterą. Różowe pantery to nie różery! Zdrówko! Ona jest naprawdę głośna. No jest, nawet ona taka jest, no ale za to ją lubimy, no. Bądź niektórzy nie. Ja powiem wam szczerze, że wcześniej miałem takie jakby ambiwalentne odczucia na temat Ewelony. Natomiast w tym programie mi ona ogólnie pozytywnie zaskoczyła. Miała swoje za uszami, no i ma, jakby cała drama z Klaudią i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, jestem nią pozytywnie zaskoczony w tym programie. Ja nie byłam tam doceniona. Przepieszałaś ten sos rybny. Ale dla niej miałam wrażenie, że to było nic. Bo wiecie, no, to jest taki miecz obosieczny trochę. Jak robisz wszystko i robisz to najlepiej, to ludzie się do tego przyzwyczajają i przestają to troszkę zauważać. Taka rada, jak pracujecie w korpo, nie róbcie tak. A Klaudia, do mnie te robaki były łatwe. Cóż? Ewelona już kręci dramę. To, no cóż, Klaudia chyba naprawdę poleci z tego programu niedługo, bo roztaczają się nad nim chmury burzowe. Ja wszędzie Klaudii dałam jedynki. Ale to dziwne, jestem zaskoczony, że dała jedynki Aneta. Boże, widzicie, tutaj nie ma znaczenia, co one do siebie mówią wcześniej w ogóle. Przecież Aneta generalnie z Klaudią miała świetny kontakt, tak? Przecież gadały o naprawdę istotnych sprawach. Aneta była jedyną osobą, której Klaudia się zwierzyła w paru kwestiach. Ona na pewno tutaj liczyła, że tutaj przejdzie, a nie ja, tak, że, tak, że tak, ona tak, była tak. Kukuczmiajem. Matko, ale zobaczcie, co się dzieje. Zmiana tych grup i od razu dynamika się zmienia. Od razu zaczynają mówić trochę w inny sposób, w innym kontekście o innych uczestnikach. Aneta jednak nie jest tym kukułczym jajem, a była tak święcie przekonana, że będzie koniem trojańskim. Widzicie? Widzicie, moi drodzy? Z Klaudią mamy takie problemy. Wiesz co? A dzisiaj jak Ewelina odeszła, to ja widziałam, że Klaudia bardzo się cieszy, bo dalej ty zmniejszasz moje zęby. No dobra, Ewa, ale Klaudia widziała, że ty z Eweliną jesteście na nią po prostu nastawione, żeby ją wykopać. No więc nie dziwię się, że Klaudia się cieszyła z tego powodu. Niby z każdym się lubię, ale jak przyjdzie co do czego, to i tak, wiesz, patrzy każdy na konkurencję, więc... No. Słuchajcie, wiecie co, tu już nie ma lubię, nie lubię. To jest po prostu ostra rywalizacja. O 100 tysięcy, potencjalnie maksymalnie złotych. Te przyjaźnie tutaj to są, że nie wiadomo. Słuchajcie, to jest wszystko zależne od tego, w jakim punkcie, w jakim miejscu, w jakiej drużynie się jest. One już... one już grają każda na siebie, no. Każda na siebie. Różowe pantery to nie luzery, uważajcie na siebie, lampucery. Okej, okay, dobra. Ostry żart. No co? Widzicie, jak się zmieniło wszystko? Z Martą już się dogaduje. Jakby konflikt nie istnieje. Czuję, że to jeszcze wróci. Natomiast tutaj prawdziwą taką relacją zdaje się rzeczywiście relacja Ewelony z Anetą. Tym bardziej, że wiemy, no one się tam, wiecie, na Instagramach oznaczają i tak dalej. Więc generalnie to jest na pewno relacja, która tutaj się zbudowała. Jest silna dosyć. No ten żart Anety taki dosyć... No. Zazwyczaj jak się witamy z przeciwną drużyną, mamy już takie relacje wszyscy, że mówimy do siebie hej. No, dynamika się zmienia. Co tam one musiały na siebie nagadać wzajemnie przez całą noc? No tutaj tego nie było tym razem. No bo wszystko się pozmieniało. Witam was w nowych składach. A to ja przepraszam bardzo, ja teraz mam kibicować teamowi, gdzie jest Marta Linkiewicz. Tak? Tak się bawimy w tym momencie? No nic mi nie pozostaje innego. Och, wszyscy jesteśmy zmienni jak chorągiewki w tym reality show. Ale ja jestem po prostu, wiecie co, jestem po prostu team Ewelona. Ewelona, jak przyjęły cię pantery? Bardzo dobrze.
szampańsko. Poczułam się bardzo doceniona przez dziewczyny i przez to poczułam się też bardzo ważna dla nich. Nie rozumiem do końca tego zarzutu jednak. No może trochę, może rzeczywiście... Przyjęły za pewnik to, że ona sobie świetnie radzi trochę. Trochę tak było, no. Czuła się bardziej doceniona w nowej drużynie, będąc z nimi parę godzin. To jest trochę dziwne. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie byłam doceniona tak, jak powinnam przez wszystkich uczestników. Czy przyjaźń Ewy i Eweliony przetrwa te słowa? Nie patrzyły tylko na fizyczność, ale... Ewelona wzięła to do siebie chyba bardzo. Pamiętaj, że Królowa Dżungli to nie jest tylko bieg. Słowa, które padły właśnie w sumie z twoich ust, Ewa, odnośnie tego, że... No fajnie, że... Nie, według mnie to przesadza teraz Ewelona. Ona nie miała nic złego na myśli, mówiąc to. Nie, tam nie było złej intencji, ja jej nie wyczułam absolutnie. Dziewczyny cię tak doceniły, że nie oceniały cię na podstawie fizyczności. Co... Serio? Serio. No nie, przesadza Ewelona tutaj. A z drugiej strony, co ja bym zrobił na miejscu Ewelony, jakbym coś takiego usłyszał? Jakbym się poczuł? Zabawmy się w to. Wszystko zależy, ile tą osobę bym znał. Jakbym usłyszał to od kogoś, kogo dobrze znam generalnie. No one się dobrze znają. Z tego co wiem, to bym tego nie odebrał w taki sposób. To może jednak się dobrze nie znają. Tak bardzo dobrze, jak myślały, że się znają. Bardzo mi się to nie spodobało. No mogłeś też od razu to powiedzieć, no, a teraz kręcisz dramę trochę. O czym ty w ogóle mówisz? Ja przyszłam i mi się płakać chciało. Tego nie było też widać. Chodziło mi o to, że dziewczyny doceniły nie tylko fizykę, ale doceniły również ciebie jako osobę, która nas motywowała. Dokładnie, ja też to tak zrozumiałem. Ewelina, przesadzasz tutaj chyba trochę. Kręcisz dramę. Albo źle to zrozumiałaś. Naprawdę ja nie wyczułem, żeby Ewa kiedykolwiek na przestrzeni tego programu, tych wszystkich odcinków, cokolwiek źle powiedziała do Ewelony. Jakiekolwiek miała do niej zastrzeżenia. Ani razu tak nie było. Uważam, że fizycznie, jeżeli chodzi o fizykę, najlepsza w naszej drużynie jest Klaudia. Ale to nie jest nic strasznego coś takiego powiedzieć. No to są to jest obiektywne stwierdzenie. No nie, nie wiem, no nie obrażajmy się na takie rzeczy też, tak? Mogło to Ewelonę, ja wiem chyba dlaczego Ewelona tak tutaj się zapaliła o to, bo po prostu, wiecie, no może ma jakieś problemy z poczuciem własnej wartości, tak? I te słowa po prostu Ewy bardzo ją uderzyły od strony emocjonalnej. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, no to kurde, no to tak jak ja mam taka świadomość, że ja nie przebiegnę maratonu. I mam tego świadomość, jakby nie obrażam się o to, no dobra, chciałbym to, zapierdzielam na siłownię, robię z siebie Adonisa i napierdzielam, ale nie obraziłbym się o coś takiego. Ona to powiedziała w dobrym kontekście. Tam nie było złej intencji, tak jak mówię. Nie wiem, ja jej nie odczułem, no. Boże, jakie tu są psychologiczne dysputy w ogóle, ja pierdzielę, co nie? A to u ciebie nie zostało docenione tylko to, tylko jeszcze inne wartości. Same długie nogi, tak jak mówiłyśmy, nie wystarczą, aby przetrwać w dżungli. Czyli mam tylko długie nogi? O Jezu, ta teraz... co tu się dzieje? Ta teraz po prostu o sobie tylko, no. Tam, Klaudia, poczekaj, twoja kolej przyjdzie jeszcze na pewno. O Jezu, no. Ty masz jeszcze... zakończmy to. Ty masz jeszcze długi język. Masz jeszcze długi język. Boże kochane, jeżeli chodzi o języki, to wszystkie chyba macie tak samo długie już. I nosy też się każdemu coraz dłuższe robią. Od samego początku w ogóle, kiedy tylko weszłam do telewizji. Znaczy Ewelona teraz gra ewidentnie na siebie według mnie. Wie, żeby dobre kontakty mieć z każdą z lasek ze swojej drużyny i ona gra na siebie. Ważyłam ponad 20 kilo więcej. Moje imię było przekręcane na Ewendlina. No, czyli to o to chodzi. Tak jak myślałem. To ją ubodło z tego, w tym kontekście. No może Ewa nie może Ewa mogła o tym pomyśleć też, no. No ale kurde, no... Ja nie znam ich relacji, no właśnie o to chodzi, że ciężko tutaj to ocenić. No Ewelona mogła się w tym kontekście poczuć tym urażona. Było pisane, że jestem obrzydliwa, że jestem tłusta, że jestem po prostu najgorszą osobą, jaka była do tej pory w telewizji. Ojej. No to... Pizda generalnie, co nie? No, tak się nie powinno z tego względu kogoś oceniać w ogóle. Natomiast według mnie trochę za bardzo personalnie odebrała te słowa Ewy. Nie wiem. Po prostu ten lincz publiczny spowodował, że ja przestałam w siebie wierzyć. To co mówiłem, poczucie własnej wartości jej zleciało, tak? Winszuję ci, Ewelona, że to przez to przebrnęłaś w ogóle i super. Teraz też widziałem, że schudła. No to chciała, to schudła po prostu, tak? Więc... Jeżeli miała taką chęć, wiedziała, że to dla niej dobre,
wygląda świetnie teraz. Tu też wygląda w porządku, jakby ludzie, no nie dajmy się zwariować, tak? Natomiast rozumiem, że te słowa mogły ją urazić, no. Ale nie widziałem złych zamiarów ze strony Ewy. Patrząc bystro, zastanawiałam się, czy faktycznie ci ludzie mają rację. Dlatego jestem też taka wrażliwa na tym punkcie, jeżeli ktoś mi coś mówi, często odbieram to jako atak. No ale w mojej ocenie to nie był właśnie atak. To nie był atak. To, co Ewa powiedziała... Ja cierpię od 11 roku życia sama na swój wygląd. Jak ty w ogóle mogłaś w taki sposób tą cholerę jasno odebrać? O Matko Święta. Tego dobrze sobie to wyjaśniamy ja teraz, ja też jestem no. Wyzywana. Właśnie, bo teraz... To Ewa mówiła, że była wyzywana przez te tatuaże, przez w ogóle to, jak wygląda. Był taki odcinek, gdzie ona o tym opowiedziała. I w tym kontekście jakby zbyt pochopnie Ewelona oceniła to, co do niej mówi Ewa. Zbyt pochopnie. Tym bardziej, że one się znają. Ana od tylu lat za to, jak ja wyglądam, że jestem transwestytą, że mam 40 lat. Matko Święta, serio? W ogóle o co chodzi? Ludzie są naprawdę powaleni. Co to w ogóle tym mówić? A co tu ma jej historia do tego? Przecież ona zna moją historię, to ona skierowała te słowa w stosunku do mnie. Tak, Ewelona, ale chodzi o to, że... No właśnie, że ty je odebrałaś w taki, a nie inny sposób. A Ewa twierdzi, że nie powinnaś ich tak odbierać, bo się znacie i znasz ją, jest jej historię. I że ten zamiar, ta intencja nie była po prostu zła. Ja też tego nie wyczułem. Czy wy wyczuliście złą intencję w tych słowach Ewy w stronę Ewelony? Nie wiem, może ja już wariuję. Może ja już po prostu wariuję też. Zostało mi zarzucone coś, nad czym sama cierpię od najmłodszych lat. Wiesz, ja też nie lubię czegoś takiego, jak się odwraca kota ogonem. Trochę Ewa to teraz zrobiła, żeby mieć argument. Też mi się to do końca nie podoba. No ale takie są dyskusje, no takie są dyskusje. Trochę z siebie ofiarę teraz robi też. Kuziewa! Pluła mi w twarz. Teraz już jest przesada totalna. Zabolało mnie to, chciałabyś, żebym cię okłamała? Nie, nie, tylko po prostu gdybyś ty mi coś takiego powiedziała, bym nigdy tego nie odebrała od ciebie jako atak. No a ja odebrałam. Chyba, to było super. Ale to jestem gorsza, bo odebrałam coś jako atak? Nie. Nie chodzi o to, że jesteś gorsza, Ewelona. Boże, emocje tutaj sięgają kosmosu. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Teraz już mówisz rzeczy, których nie powiedziała nawet Ewa. Chyba dobrze, tych słów no to chyba dobrze, stronę. Że powiedziałam. Każdy ma swoje kompleksy, przez to po prostu, że na mnie spadła taka fala hejtu. Ja zaczęłam po prostu wymyślać sobie, że ja muszę zmienić sobie wszystko. No to ale Ewelona, nie możesz oceniać przez ten pryzmat tamtej historii każdej wypowiedzi takiej jak Ewa, każdych słów takiej jak Ewa, no tak skrajnie negatywnie, bo tam naprawdę nie było tego, co sobie... Co masz, co po prostu... No usłyszałaś... Ewelona usłyszała dokładnie to przez pryzmat tych doświadczeń, to, co usłyszała kiedyś. Ja też ją rozumiem. Ale też rozumiem stronę Ewy. Więc dla mnie tu nie ma wygranych, przegranych. Dla mnie po prostu dziewczyny, wyjaśnijcie sobie to i move on. Bo to naprawdę nie warto o to kruszyć kopii. Bo ja zaczęłam się operować, ja prawie umarłam przez operację, przez to, że ludzie po prostu mnie wyzwali, jak chciałam wyglądać coraz lepiej. Ja pierdolę. To jest w ogóle taki problem społeczny, jakby dążenie do jakichś ideałów, które nie istnieją. Masakra, masakra. No niestety, jak się jest na świeczniku, no to wszystko na ciebie spada, tak? Ja już dostaję nieraz jakieś naprawdę dziwne rzeczy. No ale właśnie, jeżeli trzeba z tym pracować, to, no, to potrzebna jest no, jakaś psychoterapia, tak? Bo jeżeli mamy poczucie własnej wartości i wiemy, mamy to przeświadczenie, że jesteśmy warci dla siebie wystarczająco i że jest wszystko w porządku z nami, no wiadomo, te komentarze i tak będą zawsze trochę boleć, tak? Ale nie damy sobie im wejść na głowę, nie damy sobie po prostu wejść na łeb takim słowom, które, umówmy się, świadczą o tych osobach, a nie o nas. To świadczy o tych osobach, które wypowiadają. Jedna operacja po drugiej. Aż w pewnym momencie jedna z klinik zaraziła mnie bakterią, przez którą dostałam sepsy. Ja pierdolę, co nie. Masakra jakaś. Ona to zrobiła tak po prostu, żeby sobie, nie wiem, podbudować ego? Nie, też mnie przesadzał Ewa. Ale burdel. Ale burdel. Aby mnie stłamsić, bo jak poszła do przeciwnej drużyny, to jest moją konkurencją. Czy to było trochę niefajne, przyznaję, jeżeli chodzi o fakt, że od razu Ewelona po prostu ha, 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 tak było super tutaj, w tej drużynie. Ale to pokazuje, że te słowa rzeczywiście musiały ją bardzo zaboleć.
Jest mi po prostu przykro, że mogłaś pomyśleć, że cię chciałam zaatakować. I to jeszcze w taki sposób. Dziewczyny, weźcie się, pogódźcie, bo naprawdę rozbuchane to jest. Totalnie rozbuchane. No, w ogóle nie o to chodziło, ale ja rozumiem, że po tym, co ty przeszłaś, to utkwiło ci tylko jedne słowa w głowie. Dobrze, ale ja już wiem. No, tak? Przytulamy się, przytulasek. Ona przyszła mnie przytulić, ja sobie myślę, nie, ja chcę ci powiedzieć, żebyś to do mnie odeszła, bo to było tak nieszczere. No dobra, Ewara, to, ja to rozumiem, taka była twoja emocja w tamtym momencie. Natomiast lepiej to zażegnać, bo gówno Boża się z tego totalna zrobiła. Ale tak jak mówię, ja rozumiem jedną stronę i drugą stronę. I tutaj strony nie wybieram tym razem. Cieszę się, że błędnie myślałam. Ewelina. Nie, one sobie muszą to przekazać dalej, co nie? Ona dzisiaj się rozpłakała, taka. No bo Ewelina jest bardzo wrażliwą dziewczyną, przecież sama to Ewę mówiłaś. Przypominam ci. Wiem, jak ona potrafi manipulować ludźmi. No to grubo. No to lecimy na grubo jednak. Jak już są oskarżenia o manipulowanie ludźmi. O Boże, manipulacja to jedna z najgorszych... jedno z najgorszych zachowań ludzkości. Ojej, ale nie wiem, czy teraz te setki, wiecie, na tych setkach, wiecie, co oni często robią. Podjudzają je, setkach się tych wywiadach krótkich. Podjudzają te dziewczyny, tak? Tam są pytania zadawane w pewnym kontekście. No zarzut manipulacji to gruba sprawa. Myślę, że po prostu separacja na ten moment to jest coś dobrego dla nas. Jestem przerażona, bo wiem, że to wszystko tak nie zostanie. No, Klaudia, jestem przekonany, że dostajesz rykoszetem. Dalej będą jakieś konflikty. Fajnie, że sobie to wyjaśniłyście. Tak, Izu, na pewno. To jest koniec tej dramy. Aha. Gramy o nowy kamp. A co wy na to, żeby jedna osoba ze zwycięskiego teamu mogła dzisiaj zadzwonić do swoich bliskich? To fajne pole. No w końcu, co nie? Bo tylko raz to się zdarzyło. Edyta raz miała taką przyjemność. Wiecie, dlaczego Tajowie są wciąż tacy uśmiechnięci? Przede wszystkim dlatego, że kochają się bawić, rywalizować i grać w gry. Bawić, rywalizować i grać w gry. I dlatego są tacy szczęśliwi. Wow. Tyle tylko wystarczy do szczęścia w życiu? Która z was kocha szpilki? Lubię takie obcasy i mam pełną szafę, chyba z 50 par. Lubię dominować nad moim partnerem. Wow. Domina. Ale ta domina. A. O, Izu. Co? Przeskierowujemy emocje z Klaudii na Anetę? Przed wami wyścig na łupinach kokosa. Co? Na łupinach kokosa wyścig? Jak na dupolotach? O co chodzi? Waszym zadaniem będzie przeniesienie 10 kawałków duriana w sztafecie. Śmierdzi to. Durian to tutejszy przysmak, zwany najbardziej cuchnącym owocem świata. Ach, nie, jak podmina. Ktoś z was jadł? Słuchajcie, jak ktoś z was jadł, to dajcie znać w komentarzu, czy się zgadzacie z tą tezą. Takim moczem przechlanego żula. Wow, kwieciste porównanie. Kto wygra, durian czy nasze królowe przetrwania? Kto przetrwa te batalie? Start! Josie wystrzeliła jak petarda. Śmierdzi to jak stare pampersy. Śmierdzi jakby się spociła kobieta pracująca, bieliznę piorąca nad rzeką. O kurwa. Niekonsystencyjnie to wygląda. To źle to. Ej, potłukł mi się kokos! Zgubiłam kokosa! Oj, co teraz? Czy regulamin przewiduje taką sytuację? Zapach duriana jest trochę jak gnijącego mięsa. O kurwa. No, ostatnio mi się zgniły te podudzia. Masakra. Nie wąchałam go, bo wiedziałam, że strasznie śmierdzi. Tak, najlepsze to zatamować, zablokować węch. Bo węch to naprawdę duża część smaku de facto. Więc żeby po prostu, wiecie, nie oddychać. O k***a, tu muchy weszły. No cóż, z wkładeczką troszeczkę białka będzie, nic nie stanie. Nigdy nie próbowałam. A może sobie ręką pomagać? Też tego nie powiedzieli. Izu, ty nie mówisz po prostu rzeczy, no. O kurwa! Kocham po prostu reakcje Ewelony na jedzenie. Są ikoniczne. To śmierdzi jak taki zużyty z Pampers od starszego pana. Cudowne. Cudowne są te porównania, naprawdę. No ja niestety nie jadłem go. Słyszałem, że jest fatalny, ale nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Zgłosiłam, że już jest 10. I wtedy patrzyłam na moją stopę i widziałam ogromna dziura. Ja jakoś jej nie widzę tej dziury. Kurwa, a mi się chyba kostka zajebisty kokos, no. Naprawdę. Okej, jednak chyba coś było. I jedne i drugie. Łamałyście nie tylko kokosy. Ale i zasady. Ale też i zasady konkurencji. Ewelina i Joss, wy pomagałyście sobie rękami. Dziękuję. Marta, Ewa, wy biegałyście bez kokosów. No przecież kokos się Marcie rozwalił, to jak miała biegać w kokosie? Żadna nie wygrywa, wszystkie to losers. Ja bym tak zrobił. Wszystkie to losers camp! Najbardziej fair będzie, jeżeli zważymy to, co udało wam się przenieść. Aneta, poproszę twój talerz. Wiecie co, nie do końca mi się to też podoba, bo
w takich przypadkach, ja nie wiem, czy powinni zrobić reset tej konkurencji, bo to jednak nie jest walka o pieniądze, tylko to jest walka o kamp. To jest najważniejsza rzecz tutaj tak naprawdę. Nie ma jakby w tym programie konsekwencji pewnej, no i jest takie wszystko rozpierzgnione tutaj, no, w tych konkurencjach. Żadna mi nie powiedziała takich słów. No i słuchajcie, nie dowiemy się w tym odcinku, kto zwycięża, to już w następnym. A jeżeli ten odcinek i moja skromna obecność w nim wam przypadła do gustu, koniecznie zostawcie polubienie pod nim, udostępnijcie to wideo każdemu nikomu nie reptilianom kosmitom i królowi Monako, jeżeli tak jest. Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Przypominam o pytaniach. Zadawajcie mi pytania na dole, Instagram, Gmail, tak, mail. Również możecie prywatne wiadomości do mnie wysłać na Instagram i tam też po prostu je zadawać. Widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Na dziś to wszystko. Dzięki wielkie i pa, pa. Pa, pa.